Kochani, pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza, ale jest akcja. A ja uwielbiam, jak jest akcja. Kocham, kiedy się dzieją fajne rzeczy i można podziałać. Jest ze mną Mariusz Kamiński. Cześć kochani, witam was serdecznie. My z Mariuszem poznaliśmy się na wycieczce network marketingowej w Turcji z 10 lat temu. Ja myślałem, że Mariusz tylko takimi rzeczami się zajmuje, a tu kochani okazuje się, że facet jest niesamowitym społecznikiem. Współpracuje z organizacją, z fundacją Help Furacha. Powiedz nam w kilku zdaniach, czym się zajmuje ta organizacja, to stowarzyszenie. Fundacja Help Furacha jest to organizacja, która działa na terenie Kenii. Prowadzi ją na co dzień Marek Krakus oraz swoją małżonką Jadlin. I główna idea jest to i intencja, żeby pomagać dzieciom kenijskim z porażeniem mózgowym i z autyzmem. I Marek od 20 lat pomaga dzieciom, pomaga rodzicom rzeczywiście w tym temacie na co dzień. I słuchajcie, jest taka sprawa. To stowarzyszenie Help Furacha, aby oczywiście zebrać środki na niesienie pomocy tym dzieciom, organizuje bardzo często różne ciekawe wydarzenia. Najbliższe rozpoczęło się właściwie dzisiaj, bo to jest majowe. Dzisiaj mamy 1 maja. Wydarzenie nazywa się Rajd po szczęście. Korona Furacha, można zdobyć koronę Furacha. Triathlon. Pierwszy rajd Furacha, tak. Kochani, witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Marek Krakus, jestem fundatorem Fundacji Help Furacha, wspierającej dzieci z porażeniem mózgowym i autyzmem w Kenii. Miesiąc maj to miesiąc szczególny dla nas, bo będziemy obchodzili piątą rocznicę, jubileusz założenia Centrum Furacha, czyli Szczęście. I jest to miesiąc, który nazwaliśmy Światowym Miesiącem Furacha. W związku z tym chciałbym zachęcić was wszystkich, czytelników, do wzięcia udziału w naszej akcji, w naszym projekcie pierwszego rajdu po szczęście. To bardzo proste, zalogujcie się na naszej stronie Help Furacha, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat rajdu po szczęście. Ofiarujmy uśmiech dzieciom z porażeniem mózgowym i autyzmem w Kenii, bo jeżeli śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Tak mówił często Janusz Korczak. Pozdrawiam was wszystkich i raz jeszcze zachęcam do wzięcia udziału pierwszym światowym rajdzie po szczęście. Rajd po szczęście i wszystko trwa, dzieje się od 1 do 31 maja. Na czym to polega, kochani? Trzeba wejść na stronę virtualrace.com.pl, tam się zarejestrować jako uczestnik tego specjalnego wydarzenia, Rajd po szczęście. I adres jeszcze podamy poniżej, pod filmikiem. I na czym to polega? W tym czasie, od 1 do 31 maja, trzeba się zdecydować i wybrać konkretną dyscyplinę sportową, jak się to wydarzenie zrealizuje. Może człowiek biegnąć 5 km, może iść, czyli walking, 4 km, lub przejechać rowerem dystans 7 km. Tam jest oczywiście opłata, tak, 39 zł, w zależności od kosztów przesyłki, ale około 4 dychy, 45 zł to wychodzi. Te pieniądze są oczywiście przeznaczane na cele charytatywne zgodnie z działalnością stowarzyszenia na te dzieciaki i każdy, kto
przebiegnie 5 km, przejdzie 4 km lub przejedzie na rowerze 7 km, otrzyma specjalny medal, tak, będzie uczestnikiem tego przedsięwzięcia, a szczegóły nam powie współorganizator. Tak, kochani, piękne będą nagrody, to będą piękne medale w kształcie Afryki, zobaczcie sobie też, Maciej umieści tą informację. I to będzie taka fajna inicjatywa, bo ja też jestem właśnie międzynarodowym koordynatorem Health Uraha i szukamy różnych inicjatyw, żeby poruszyć taką nową jakością pomagania poprzez inspirowanie. I z jednej strony możecie zrobić coś dla siebie, czyli poruszyć swój biologiczny domek, w którym mieszkasz do ostatniego oddechu, czyli poruszyć siebie, poruszyć relacje z najbliższymi osobami, a widzicie, że wszyscy chcą iść do ludzi, do świata i w ogóle spotykać się. I trzy, z piękną inicjatywą, że może zrobić coś z intencją serca do serc dla dzieciaków, pomagając robić dobre rzeczy. Furaha, kochani, to jest szczęście, w języku Swahili, a my tutaj wspólnie z naszym samym teamem, z Markiem Krakusem, inspirujemy Was do tego, żeby zarażać Was wirusem szczęścia, taką pozytywną, szczęśliwą pandemią. Także zapraszamy Was do tej akcji. W ogóle wejdźcie też na stronę Health Uraha, zobaczcie, ile wspaniałych rzeczy robimy. I teraz tak, my z Mariuszem mamy taki pomysł, bo oczywiście każdy z Was może się tam zarejestrować, zapłacić te parę groszy i zrealizować ten określony, który sobie wybierze cel w dany sposób, tak jak będzie miał ochotę, a my oprócz tego chcemy, wymyśliliśmy sobie oczywiście, żeby zrobić coś nietuzinkowego i 9 maja zapraszamy wszystkich, którzy chcą wziąć udział w tym przedsięwzięciu, w tej akcji, a jednocześnie pobyć w grupie fajnych, niefrasobliwych, nietusinkowych osób. Zapraszamy tutaj 9 maja na godzinę 10. Tutaj, na Pogori. Jesteśmy na Pogori w Dąbrowie Górniczej. Tam widać molo, tak? I zrobimy to w grupie. Zrobimy to większą ekipą, tak? I mamy kilka opcji, bo jeśli chcecie, my przyjedziemy na rowerkach, więc ruszamy sobie takich umownie 7 km. Ale... Ja na przykład wybieram rower, tak. 7 km to jest za dużo dla mnie, żeby biegnąć, tak. A biegnąć, chciałem, że rower. Nie, że nie. Na rowerze to ja już kolego z Sosnowca do Warszawy jechałem bez przerwy, a więc sobie wybiorę rower na 7 km. Więc kochani, zapraszamy Was z rowerami, może być hulajnoga, mogą być rolki, może być cokolwiek. Co... Można iść. Można iść. Iść albo też przebiec i wszyscy wystartujemy z rajdem po szczęście. Będziemy dla Was mieć takie fajne naklejeczki Health Uraha. Zapraszamy Was do tego. Fajna inicjatywa. Troszkę poinspirujemy się, spędzimy ze sobą czas i pokażemy, że razem można robić wielkie, wspaniałe rzeczy. Serce do serc, po prostu z fajną inicjatywą i nieść dobry przykład, bo świat potrzebuje liderów pozytywnych zmian. Zwłaszcza teraz, w tym okresie takim ciemnym, smutnym, nieco średniowiecznym. O tyle jest fajnie, że my obydwa nas łączy, że mieszkamy w mieście, które łączy. Stolica, która łączy ludzi. W mieście, w którym się dzieją różne dziwne rzeczy. I dosłownie Maciej zawsze na tagi, więc napisałem do Macieja: Maciej, co byś powiedział, gdybyśmy tak coś wspólnie zrobili? A Maciej od razu: dobra, róbmy to. I więc chwila uwagi, kilka zdań na Messengerze, dobra, robimy akcję. Mówię, u mnie nie ma co, jak, kiedy, gdzie, o której, tylko trzeba robić. Więc kochani, jest robota do zrobienia. Zapraszamy Was 9 godzina 10. Inspirujmy się tu na Pogori. Natomiast gdybyście chcieli coś takiego zrobić w innych częściach, nie wiem, całego świata lub w innym terminie, zapraszam Was do tej akcji. Fajna inicjatywa, rajd po szczęście, piękna inicjatywa, medale. Zainspirujcie siebie, swój otaczający świat. 9 maja, 10 spotykamy się na Pogori, tutaj w tym pięknym miejscu. Tutaj wystartujemy. Pogoria ma dookoła chyba 6 km. Tak, 6. Można zahaczyć o 4 i każdy zrobi swój określony parametr kilometrowy, tak? Ja na rowerze, ktoś tam może biec, ktoś może iść i zrobimy zdjęcie, focie. Na koniec zrobimy wspólne zdjęcie do Network Magazynu oczywiście i zrobimy fajną, ciekawą rzecz. Więc zapraszamy, kochani, networkerów, zapraszamy ludzi z wielkim sercem, zapraszamy na inicjatywę, która łączy, która inspiruje, która wychodzi poza granicę. Coś pięknego, także korzystajmy i dajmy przykład, żeby łączyć się, wyjść z poziomu strachu, no, z poziomu wdzięczności, miłości. Naprawdę cudowna inicjatywa.
inicjatywa. A przede wszystkim ruch to zdrowie, kochani. A Maciej, jak go obserwujecie, no to on już przeskakuje samego siebie już kwantowy sposób, więc to będzie kolejna odsłona Macieja społecznika, sportowca, aktywnego człowieka. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Cześć, cześć.